Witam wszystkich. Słuchajcie, nie bez znaczenia tutaj jest ładowarka Sanyo z akumulatorkami Enelopa, które słyną z tego, że są bardzo wydajne i zachowują swoją pojemność, nawet jak je wyciągniecie z jakiegoś urządzenia, położycie gdzieś je na bok, sobie tak leżą parę miesięcy, one tracą wtedy tej pojemności bardzo mało. Można je w każdym momencie z powrotem użyć. To jest właśnie cechą tych Enelopów. To jest wersja biała i ona ma tutaj pojemność, ta bateria 1900 mAh. To jest dosyć obszerny temat, bo na przykład jak rozpoznać, czy to jest oryginał i tak dalej, i tak dalej. Kiedyś pisała mi jakaś osoba na temat tych ogniw, jak je rozpoznawać, czy to są oryginalne, czy nie. Już nie pamiętam, o co tam chodziło, ale to są naprawdę świetne akumulatorki. Jeszcze są cztery mniejsze, czyli to jest wersja AA, a jeszcze są AAA. Gdzieś też je mam schowane. No i co wam powiem? Dlaczego kupiłem Enelopy? Była sytuacja taka, że kiedyś lubiłem bardzo robić zdjęcia. No i w aparacie zwykłe takie paluszki ze sklepu, alkaiczne, jak wiadomo, szybko się zużywają i znowu trzeba wydawać pieniądze. I ktoś mi kiedyś napisał, słuchaj, kup sobie Enelopy, nie pożałujesz. No i też tak zrobiłem i właśnie zakupiłem Enelopy i powiem wam, że to jest rewelacja. Są jeszcze czarne, które mają jeszcze większą pojemność, to już naprawdę jeszcze lepsze są, także muszę kiedyś sobie w ogóle kupić czarną wersję Enelopów. One mają chyba 2500 mAh, także troszeczkę więcej. Tutaj mamy jeszcze taką ładowarkę, słuchajcie, Sony. Można sobie ją podpiąć do sieci i możemy nią ładować niklowo-wodorkowe chyba, MH. Battery Charger. Tak, nie MH, to jest chyba niklowo-wodorkowy, a nie CD, to jest niklowo-kadmowy. Także tą ładowareczką też możemy sobie ładować ogniwa nie MH. Tu mamy nie MH, tak samo. Soniak. No i dlaczego wam to pokazuję? Pokazuję wam to, ponieważ są jeszcze takie baterie, które używają różne urządzenia. Jak widzicie, tu jest alkaiczna bateria jakiejś tam firmy, chyba pana Sonika. No i co? Powiem wam tak, przede wszystkim używam takich baterii w mierniku. Używam takich baterii, słuchajcie, w takich urządzeniach do pomiaru różnych elementów elektronicznych. Jeżeli chodzi o miernik, no to tutaj powiem wam szczerze, że no, miernik bardzo długo działa na takiej baterii, ale są niektóre urządzenia, które potrafią... 6V ustawiłem, a przecież to jest 9. 9,40, także ona jest wow! Nowiutka, można powiedzieć. Także odłożymy sobie ją na bok. No i słuchajcie, zakupiłem taką baterię z tymże akumulatorek. Jest to mój pierwszy zakup takiego akumulatorka 9V. Byłem bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądało. Także zobaczymy sobie to razem też. Powiem wam, super sprawa. Dobra, może zróbmy tak. Przejdźmy sobie do aukcji, na której kupiłem ten akumulatorek. Zobaczycie sobie, jak to wygląda. Moim zdaniem rewelacja. Także tu jest aukcja u sprzedającego Hitelo. 40 zł. 40 zł ta wersja kosztuje, ponieważ po pierwsze 500 mAh. To jest sporo. I słuchajcie, to ma jeszcze, zobaczcie na to.
port micro USB, przez który mogę ładować sobie ten akumulatorek. Zarąbista sprawa. Cztery dychy, paczkomat za darmo, ponieważ już mam wykupiony ten Allegro Smart na rok. Także wszystkie zakupy powyżej 40 chyba złotych mam za darmo. Także też świetna opcja. Są różne w ogóle wersje tych akumulatorków. Od tego zacznijmy. Bez portu USB, z mniejszą pojemnością. No i to jest chyba taka najlepsza wersja, można powiedzieć, ta za cztery dychy, chociaż może być jakaś jeszcze lepsza. Zobaczmy, tutaj mamy za 23 250 mAh. Ale zobaczmy, czy jest naładowanie micro USB. Jeżeli jest, to za 23 zł. To jest super sprawa. Czy to ma tutaj micro USB? Chyba ta nie ma. Nie, ten nie ma akurat ładowania. Widzicie? Tym się różnią, że te są po prostu ładowane chyba tutaj, na górze się podpinają do ładowarki, przez to złącze. Bo nie widać, żeby było gdzieś zdjęcie z portem micro USB. Ale słuchajcie, tu gdzieś zobaczyłem taką za 60 zł. Wow, to jeszcze droższa. Ile ona ma pojemności? A, to są takie. Słuchajcie, ja pierdziel, ile? 100 tysięcy, 10 tysięcy precharge. 10 tysięcy miliamperogodzin? Wow. Jeszcze jak to można ładować? Słuchajcie, micro USB to rewelacja, ale nie widać na zdjęciach. To było coś pięknego. 100 tysięcy, 10 tysięcy miliamperogodzin. Ready to use. Nie MH. 1,2 V. Możliwe rozładowanie bardzo wysokim prądem. Chwila. Większym niż 15 A? No wow. To duże jak na taką baterię. 15 A. To już naprawdę taka profesjonalna, mógłbym powiedzieć, bateria do jakichś cholernie mocnych latarek, powiedzmy. Ale są tutaj wynalazki, jak teraz się patrzę, ja pierdzielę. Świetna sprawa. Dobra, słuchajcie, tak jak widzieliście, ja zakupiłem tą wersję z micro USB, także zarąbista opcja, bo można to nawet do kieszeni można schować, ładować gdzieś w pracy. Kurde, taka bateria jest bardzo, kurczę, przydatna w niektórych momentach. No i co wam powiem? To chyba tyle z tutaj z Allegro. Jeszcze zobaczmy sobie, co tutaj piszą. 9 V, 550 mAh, akumulatory nowe z bieżącej produkcji, seria Professional plus Lithium, idealny do zastosowań profesjonalnych, napięcie 9 V, pojemność minimalna 500 mAh. Super pojemny akumulator w rozmiarze baterii 9 V, wykonany w technologii Li-ion. Akumulator wstępnie naładowany w max 30%. Możliwość bezpośredniego ładowania poprzez gniazdko micro USB. Nowy akumulatorek micro USB 9 V marki EverActive. Precharge, wstępnie naładowany, seria Professional, to dalej to pisze. Tutaj co? Dobra, podlinkuję to. A jeszcze dioda tutaj widzicie jest z boku. Czad, naprawdę. No to co? Przejdźmy sobie może do rozpakowania tej paczuszki. I zobaczymy, jak to wygląda w realu. Sprawdzimy może na jakimś urządzeniu. Słuchajcie, miało to być bliższe, jest bliższe, także wszystko się zgadza. No powiem wam, wygląda zarąbiście. Chodzi mi o te gniazdo tutaj micro USB. Pięknie zapakowane, z tyłu jakaś
Informacja oczywiście, jak to zwykle bywa. Także rozpakujmy sobie tego blisterka. Teraz jakby się tutaj dostać do tej baterii. Zróbmy tak. Tutaj z boku gdzieś spróbuję nakłuć. I zrobimy to bardzo delikatnie i profesjonalnie, że tak powiem. Rozetniemy jeszcze tutaj i zaraz ją wyciągniemy na zewnątrz. Dobra, jest. Pięknie otwarte. Pyk. No i co mogę powiedzieć? Jejku, jakie to leciutkie jest. Powiem wam, że no to jest na pewno cięższe. Gdzieś mam wagę, mógłbym to poważyć. Ale ta bateria jest o wiele cięższa. Ta jest leciutka. No i co wam powiem? No, plastik tutaj jest. Tu jest chyba jakaś taka naklejka, papier przyklejony na to. Zobaczcie sobie. Micro USB. Opcja 7,4 V 500 mAh. 3,7 Wh, input 5 V DC, 0,5 A. Ma wbudowane zabezpieczenie jakieś przed przeładowaniem, przed rozładowaniem i przed zwarciami. Short circuit. Fajnie, kurde, w środku siedzi pewnie fajna elektronika. Jeżeli chodzi o micro USB, no to słuchajcie, coś takiego. Z drugiej strony jest Ever Active, producent. No i z góry mamy plus, minus, oznaczenia są. Bardzo fajnie. To co? Mierzymy miernikiem. Ile ten akumulatorek ma volt? To będzie ciekawa opcja. Czyli plus jest po lewej, minus po prawej i 7,73 V. Fajnie. Wszystko fajnie, pięknie. Teraz ja bym chciał sobie sprawdzić, jak to ładuje. Czyli musiałbym wziąć ładowarkę jakąś. Ale najpierw wykorzystamy... Aha, teraz ja się tu nie dostanę do tego wszystkiego. Słuchajcie, może bym wziął coś innego, bo to generalnie normalnie działa, tak? Ten miernik. Bateria 8 V. No unknown or damage part. Tak, wiem. Dobra, trzeba teraz wyłączyć go. Switch off. Słuchajcie, poszukam, wezmę ładowarkę, poszukam jeszcze innego jakiegoś urządzenia, które pasuje do tego, bo z tym miernikiem też można by sprawdzić, ale jestem pewny, że będzie działał miernik, także zaraz wracam. Dobra, słuchajcie, wziąłem kabel micro USB, sprawdzimy sobie, jak to ładuje tego akumulatorka, czyli teraz podepnę go do ładowania gniazda USB. No i słuchajcie, jest. Dioda się świeci na czerwono. Tutaj widać. Generalnie powiem wam, super sprawa, no żeby taką baterykę sobie ładować micro USB. Bardzo praktyczne. I daje to 9 V, także super sprawa. To w międzyczasie niech sobie tą bateryjkę mi troszeczkę podładuje, a ja postaram się rozkręcić miernik i dostać się do baterii, która siedzi tutaj w środku i włożymy sobie tego Ever Activa akumulatorka. Ale ale rozczarowanie! Ale słuchajcie, jakie tu siedzą bezpieczniki. Pierwszy raz w ogóle otwieram tą klapkę. Myślałem, że to jest na 9 V miernik. Mam coś innego, co jest na 9 V. I to jest super sprawa. Zaraz sobie zobaczymy.
Ale się teraz zaskoczyłem, powiem wam szczerze. To ja tutaj mogę wrzucić sobie przecież Enelopa akumulatorki, ale tak przy okazji sprawdzę, ile one mają. No jak teraz miernikiem sprawdzę? No nie sprawdzę, co ja gadam. Ile one mają volt? Dobrze się wkręciłem. Za dobrze. Dobra, nie sprawdzę ich. Miernik działa, także jest na razie wszystko ok. Na dwie baterie? 3 wolty? Miałem mierniki, gdzie wchodziły 9-woltówki. Kurde. Ale słuchajcie, bezpieczniki tutaj. Przy okazji sobie taki mały bonus. UT890C miernik. Unite. I powiem wam, no tutaj bezpieczniki są spore. Duże. W sensie gabarytowo. Bo jeden jest 600 mA, a drugi nie widzę. 600 mA, drugi tutaj nie ma informacji, musiałbym go wyciągać, a nie chcę tutaj nic grzebać. Także niech sobie siedzą w spokoju. No i co? No i trzeba tą klapeczkę znowu tutaj przykręcić. Dosyć łatwa wymiana tutaj nawet jest tych baterii. Gwarancja. Nie zrywać. No i co? No i co? I teraz idę po inne urządzenie, na którym sobie sprawdzimy tą bateryjkę. Także za chwileczkę wrócę. A jest nim, słuchajcie, miernik temperatury. Tu mam taką termoparę typu K. Ona jest do 400 stopni. Jak sobie włączę ją, to widać, że u mnie w pokoju jest 23,4 stopnia. Jeżeli złapię już w palce końcówkę, no to wtedy już skoczy. Oczywiście nie pokażę super dokładnie tej temperatury mojego ciała, bo do tego służą specjalistyczne termometry. No ale widzicie, że działa, tak? No i tutaj już mamy, słuchajcie, zasilanie 9 V. Jest bateryjka, także sprawdźmy sobie, jak ona będzie działała w tym urządzeniu. Jeszcze sobie zobaczę, ile ta bateria tutaj ma volt. Bo tamta była nówka sztuka. A ta ile będzie miała? No 7,92. A ta tutaj ma, słuchajcie, 9,40, czyli to muszę sobie trzymać gdzieś z boku, bo jest w bardzo dobrym stanie. A skoro ta jeszcze działa, to ta jeszcze będzie służyła. Ale podłączmy sobie Everactiva. Czy on działa? Także najpierw może zrobię tak. Wyłączę go. Podłączę sobie tutaj tego Everactiva. Spróbuję nawet upchnąć go, żeby sobie siedział w środku. No i słuchajcie, robimy testa. Włączamy. Włączamy. No pięknie działa. Idealnie. 23 stopnie. No powiem wam, rewelka. Idę jeszcze po jedną rzecz, żeby coś sprawdzić. Już tak na koniec taką ciekawostkę pokażę. Znaczy ciekawostkę. Taką informację sobie zobaczymy. Porównamy coś. O, nagrywa się, dobra. Okej, słuchajcie, waga, SUV miarka, czyli sobie poważymy i zmierzymy rozmiary. Jeżeli chodzi o Panasonica oryginalną, tylko muszę włączyć. 0 gramy, okej. To normalna waży 43 gramy. 43 gramy, a ten Everactive, tylko go wyciągnę teraz. Go wyciągnąć, słuchajcie. Też trzeba, kurde,
ogóle tutaj. Widzicie, boję się teraz to wyciągnąć. Aha, czyli za to będzie lepiej, dobra. Żeby jej nie uszkodzić. Jeżeli chodzi o Everactiva, no to tutaj mamy tak o 44, 43, no 43, a ta, ja podejrzewam, że będzie gdzieś 35, 27. No jest spora różnica, czuć po prostu w ręce tą wagę. 26, tak nie trzęsę stołem. 27, 26, czyli 4, 14, 17 gram mniej. 17 gram mniej, 43, 27. Jeżeli chodzi o wymiary, słuchajcie, to ta ma takie. Tutaj ma 25,5 mm, a ta 25, 26. Pół milimetra jest minimalnie większa. No, pół milimetra jest ten. Natomiast tutaj ta ma ile? 11,5? Nie, przepraszam. 15, 16,5. 16,5. A ta ma 17. 17. Żebyście widzieli, że nie kłamie. 17 mm, troszeczkę jest większa. Minimalnie, ale teraz sprawdźmy sobie. Aha, żeby zwarcia nie zrobić. Tak, już się pewnie niektórzy tam uśmiechają pod nosem. Wiem, wiem. Nie, nie liczcie na to. Ta ma ile? 45, 45 mm. No i ta ma, słuchajcie, 44. Widzicie? Jest minimalna różnica, taka naprawdę minimalna. Co pewnie nie będzie świadczyło o czymś tam, że ona nie wejdzie, bo to jest taki mały margines, że jest po prostu wybaczalny. Czego mi tutaj pokazuję jeszcze raz. 26 i 43, dobrze. Czyli mamy baterię po prostu lżejszą z możliwością ładowania przez mikro USB. No i leciutka jest naprawdę. Gdzieś do kieszeni można sobie schować. Szkoda, że nie ma takich jeszcze tutaj zatyczek na to, żeby się zwarcie gdzieś nie porobiło, na przykład z kluczami, jak gdzieś by się stykło, no to wtedy mogłoby być nieciekawie. Słuchajcie, na tym zakończę ten filmik. Naprawdę polecam wszystkim taką bateryjkę, nawet NLOPy. Cokolwiek, co jest akumulatorkiem do aparatów, kurczę, do zegarków, jakichś budzików, jakichś urządzeń elektronicznych. Ponieważ i tak nam się po prostu potem zwróci. Mi tutaj, jak się rozładuje ta bateria, no to co? No to sobie wrzucę prawdopodobnie tego akumulatorka Everactiva, tak? Ale tak naprawdę, jak go będę używał z czymś innym, z miernikiem LCR. Nie, źle powiedziałem, z miernikiem T4, on się tak nazywa. Czyli to jest coś takiego, tylko że wersja troszeczkę inna, ta jest bardziej rozbudowana. A tamtą wersję gdzieś mam po prostu teraz schowaną. Nie wiem, gdzie jest. I tyle. Zakończę. Jeszcze raz Sanyo, Enelopy, świetne akumulatorki. Wersje czarne jeszcze są bardziej wydajne. No i tutaj Everactiva. Zastanawiam się, czy są Enelopa. Takie o. Tyle, żeby były jeszcze z portem do ładowania, bo to jest świetna sprawa, naprawdę. Super fajny zakup. Zwróci się na pewno po paru razach. I to tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam.